Wojna polsko-bolszewicka, w której walka toczy się nie tylko o przyszły kształt odradzającej się Rzeczpospolitej. To bój o jej niepodległy i całkowicie suwerenny byt. Po sierpniowej wielkiej bitwie na przedpolach Warszawy i kontruderzeniu znad rzeki Wieprz, bolszewicy są w odwrocie. Na Wołyniu nowo utworzony korpus jazdy pułkownika Juliusza Rumla ma za zadanie zdobyć miasto Korosteń. To ważny węzeł kolejowy, który jako baza techniczna i zaopatrzeniowa ma dla armii bolszewików kolosalne znaczenie. Jego zniszczenie sparaliżowałoby całkowicie komunikację na tym odcinku frontu. Przeszkodą dla polskich oddziałów są sowieckie pociągi pancerne, budzące postrach wśród żołnierzy doskonale opancerzone i uzbrojone jednostki zaciekle bronią okolic Korostenia. Sowieci nie wiedzą jednak, że dzięki złamaniu szyfrów oraz ciągłemu nasłuchowi radiowemu Polacy kontrolują sytuację. Gra szyfrów. Czym to ja... Tak. Zacznijmy od początku. Nazywam się Jan Kowalewski. W lipcu 1919 roku jako świeżo upieczony porucznik zostałem przydzielony do służby w oddziale informacyjno-wywiadowczym. Zazwyczaj pracowałem w Pałacu Saskim, tym razem jednak wieczór spędzić miałem w radiostacji warszawskiej w Cytadeli. To właśnie wtedy zmieniliśmy oblicze przyszłej wojny. No i pięknie. Prąd znowu szlak trafił. Lejtnancie Kowalewski, zaźniemy my sztromu z necu miastowej. Trzeba włączyć naszego smoka. Wiem. Już działam. Chociaż nigdy nie uruchamiałem tego silnika. Tu gdzieś powinna być latarka. Kolejność wydaje się prosta. Sprawdźmy to w praktyce. Nic ciekawego. Przyda się. Co my tu mamy? Przyda się. Przyda się. Bez zasilania anten nie zadziała. Przyda się. Zawór powietrza odkręcony.
Teraz szybko, zawór paliwa. Jest paliwo. To już połowa sukcesu. Teraz... A, tak. Tablica elektryczna obok. Fradeloku! Pierwsze koty za płoty! Teraz trzeba uruchomić radiostację. Nic nie słychać! Lewa z głowy. I gotowe. Bez zasilania anten nie zadziała. Cicho, cicho, u nich. To była kolejność. Udało się. Panie lejtnancie, mam zaś sygnał z Lwowa. Jest i moja depesza. Zobaczymy, czy pomysł z grzebieniem zadziała. Według mojej koncepcji, gdzieś tutaj musi być ukryty wyraz dywizja, który w rosyjskim zawiera trzy litery I. Ząbki wyłamane, zabieram się do roboty. Eureka! Chyba naprawdę to mam. Tak, dokładnie tak jak myślałem. Idąc tym tropem, odszyfruję cały alfabet. Grzebień nie wydaje się wyrafinowanym narzędziem kryptologicznym. Jednak to dzięki tej prostej metodzie polski wywiad złamał bolszewicki szyfr delegat. Od tej pory wydarzenia nabrały błyskawicznego tempa. W ciągu zaledwie 2 tygodni utworzona została w sekcji szyfrowej nowa komórka organizacyjna pod nazwą Wydział II Szyfrów Obcych, na czele której stanął porucznik Jan Kowalewski. Do współpracy w łamaniu szyfrów zostali zaproszeni wybitni matematycy, profesorowie Stanisław Leśniewski, Stefan Mazurkiewicz i Wacław Sierpiński. Polski wywiad dostał do ręki potężne narzędzie, które zamierzał wykorzystać. Gdy w lipcu 1920 roku zaczęto formować ochotnicze pułki szwoleżerów, wiedziałem, że muszę znaleźć się w jednym z nich. Bo jeśli nie Jan Chludziński, wachmistrz Jan Chludziński, to kto? No, prawdę mówiąc, tak myślał każdy w naszym szwadronie CKM. Nie sądziłem jednak, jak ważną misję otrzymam zaledwie 3 miesiące po utworzeniu 201 pułku. Jest 8 października 1920 roku i nie mam wątpliwości, że Korosteń niedługo będzie nasz. Nasi chłopcy z radiowywiadu przechwycili położenie map sztabowych z rozkładami wszystkich pancerek w okolicy.
Ktoś musi dostać się do środka wagonowni w Korosteniu i do sejfu w jednym z wagonów oficerskich. Po cichu. A jeśli nie wachmistrz Jan Chludziński, to kto? Niedobrze. Trochę ich się kręci po wagonowni. Muszę uważać po drodze do pomieszczenia z generatorem i przygotować sobie najpierw drogę ucieczki. Trzeba poszukać czegoś w głównym pomieszczeniu wagonowni. Od razu zauważyli. Tak, ten. No maszyna nie работает, no. Śmierdzi jak w bolszewickiej kuchni. Szybko, do wagonu. A teraz sejf z mapami. Nawet nie zamknięte. A to co? To za mało, żeby powstrzymać wachmistrza Chludzińskiego. Otwarte. Dziękuję pani serdecznie.
Bułka z masłem. Komisarz wojny i marynarki. Lew Dawidowicz Trocki. Znacznie lepiej. A teraz zobaczmy... Otwarte. No proszę, chłopcy z radiowywiadu mieli rację. Zawsze mają rację. Jestem wachmistrz Stefan Kajderowicz i najprawdopodobniej za chwilę zginę. Cóż ja wygaduję? Zginę, to pewne. I to na moje własne życzenie. Chłopaki z 12 Pułku Ułanów Podolskich już zniszczyli mosty na Mochylance, więc Groza i numer 56 Komunar nie mogą wrócić do Korostenia. Któryś z naszych zdobył marszruty pancerek. Jeden diabeł wie jak. Chłopaki ze zwiadu wybrali, oznaczyli miejsce i zostawili narzędzie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wejść, zrobić swoje i zwiać. Proste, teorii. I Kajderowicz co robi? Zgłasza się na ochotnika. Co mnie cholera podkusiło? No nic, honor drugiego pułku szwolożerów rokitniańskich w moich rękach. Znaleźć znaki, rozkręcić tory i uciekać, gdzie pieprz rośnie. I niech się dzieje, co chce. Już jedzie. Cholera, już jedzie. Gdzie ten klucz? Mam. Teraz szuby. Szybko, Kajderowicz, szybko! Nie zdążę. A niech to! Za wolno. Robię to za wolno. Zginę! Niech to nie zginę. Udało się! Naprawdę się udało! Rola polskiego radiowywiadu w czasie wojny polsko-bolszewickiej jest tematem dyskusji wśród historyków. Wiemy, że złamanie ponad 100 kluczy szyfrowych i przechwycenie ponad 4000 bolszewickich szyfrogramów było najgłębiej skrywaną tajemnicą polskiej armii. W jakim stopniu przyczyniło się to do wygranej wojny? Czy cud nad Wisłą byłby możliwy bez talentu i determinacji oficerów z biura szyfrów oraz zaproszonych do współpracy matematyków z Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego i Lwowskiego? Przez dziesiątki lat osiągnięcia polskich służb specjalnych były starannie ukrywane. Dziś już wiemy, że zapoczątkowana wówczas współpraca uwieńczona została w przyszłości jednym z największych sukcesów polskiego wywiadu. Złamaniem szyfrów maszynowych niemieckiej Enigmy. Za swoje zasługi Jan Kowalewski w 1922 roku otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wręczając go, generał Władysław Sikorski powiedział: "To za wygraną wojnę, panie kapitanie."